Gonitwa siódma rozegrana zostanie na dystansie 1800 metrów. Jest przeznaczona dla czteroletnich i starszych koni arabskich drugiej grupy. Numerem pierwszym pobiegnie Eben pod Katarzyną Wojtasiak, trenerką, waga 61 kg, dwójka Edit pod Michałem Pietriakowym 55 kg, trójka Wiatrak pod Józefem Gęborysem 59 kg, piątka Elias pod Markiem Nowakowskim 59 kg i szóstka Orkan pod właścicielem Andrzejem Wójtowiczem, najwyższa waga w polu 64 kg. Z numerem 0 pobiegnie Ganges pod Tomaszem Kluczyńskim, waga 61 kg, ale koń nie uczestniczy w grze. Z wyścigu został wycofany koń numer 4, Pattison. Poprowadziła Edith. Na drugiej pozycji teraz galopuje Eben, trzeci idzie Ganges, czwarty Wiatrak i na dwóch ostatnich pozycjach faworyci Elias z Orkanem. Edith, Eben, trzeci teraz jest Wiatrak, na czwartej pozycji galopuje Ganges, piąty Orkan i szósty Elias. Do celownika pozostało koniom 1300 metrów. W dalszym ciągu bez zmian pozycji. Pierwsza jest Edith. Drugie miejsce zajmuje Eben. Trzeci jest Wiatrak. Czwarty Ganges. I ostatnią parę tworzą Elias z Orkanem. W dalszym ciągu prowadzi Edith przed Ebenem, Ganges, Wiatrak, Elias i Orkan. Przed wyjściem na prostą konie grupują się, w dalszym ciągu prowadzi Edith i ta klacz chyba wyprowadzi całą stawkę na prostą finiszową. Edith, faworyci zamknięci z tyłu, Elias i Orkan. Edith. Ale już do przodu przychodzi pod zerem Ganges. Ganges z Ebenem. Ganges Eben i lekko idący Elias. Konie finiszują ławą. Lekko idzie Elias. Andrzej Wójtowicz na Orkanie szuka przejścia. Elias, Elias, tak, już Elias poszedł do przodu pod Markiem Nowakowskim. Elias, Ganges pod zerem i Orkan. Elias, Elias zwycięży w tej gonitwie. Elias jest pierwszy, drugie miejsce pod zerem zajmuje Ganges, trzeci jest Orkan, czwarty Eben, piąty Wiatrak i na ostatniej pozycji